Cześć, witajcie, z tej strony Helium, a to jest kolejny odcinek z serii Prawie jak Rzymianie. Tak więc dzisiaj będziemy próbowali odbić Warszawę z rąk czerwonych, a także dostać się w okolice Stalingradu. I będziemy także liczyli na to, że Japończycy zgotują tutaj jakąś fajną kontrofensywę na Dalekim Wschodzie. A no i jeszcze, że Niemcy jak coś to tutaj skombinują fajnego, bo tutaj na razie stoją w miejscu niestety, a mają takie fajne wojska. No dobra, zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Tutaj cały czas jest ta inwazja aliancka. 26 dywizji już tylko. Nie wiem, czy to alianci wycofują, czy po prostu Niemcy te dywizje niszczą. No ale ja wyłączam pauzę po prostu i czekam na dalszy rozwój wydarzeń. Budujemy sobie fabryki wojskowe, tak żeby przyspieszyć produkcję, zwiększyć produkcję artylerii, której nam bardzo, bardzo brakuje. Bardzo wiele brakuje. Jesteśmy już prawie pod Warszawą. Powoli, ale się jednak zbliżamy do Warszawy. Okej, kończy się już 41 rok, a ja tak się zastanawiam nad badaniem tych technologii do wydobycia surowców. Chociaż nie wiem, czy nam się to opłaca. Jeszcze poczekamy 10 dni, aż skończy nam się tajna broń tu realizować. Kurczę, no Niemcy, ruszcie się do przodu. Możecie przecież te wojska stąd przenieść na front, no. Dobra, już prawie. Już w ogóle ta gra się strasznie zaczęła zacinać. No tak to jest, im później tym po prostu komputer ma więcej do liczenia i nie wyrabia. Mam 4 rdzenie po 3,5, a to jest jednak ciągle za mało. Zobaczcie, jak daleko się na wschodzie posunęliśmy. Okej, okay, jest tajna broń. Co dalej? Program jądrowy? Nie. Nie chcę programu jądrowego na razie. Tutaj tego przemysłu zbrojeniowego też nie chcę, bo tam to niepotrzebne. No to... aha, technologię miałem sobie ustawić. No to w takim razie deszyfrowanie. To w ogóle daje nam jakiś bonus do wywiadu. Jeżeli mamy lepszy wywiad, to także lepiej się nam walczy. Mamy jakieś bonusy do walki, z tego co wiem. Są one tutaj gdzieś zapisane? Nie, chyba nie. Myśliwiec 2. To teraz myśliwiec 3. Także z wyprzedzeniem sobie go zbadamy. A potem to już myśliwce odrzutowe będą. Powoli, powoli, powoli. Jak tam Daleki Wschód? O ja cię, Japończycy nic nie robią. Gdzie oni mają swoje... aha. No dobra, jeszcze te Indie. Kurczę. A tu co się dzieje? Aha, tutaj Francuzi walczą z Hiszpanami. Bo Hiszpania jest na szczęście w osi. No ruszylibyście się na tą Warszawę w końcu. Trzeba Polaków oswobodzić. Gwardyjska Rumunia. No tutaj Turcy już sobie ostatecznie przestali radzić, chyba całkiem. Ten front już zamarł chyba. No amen. A my mamy już powoli braki w zasobach ludzkich, niestety. Musimy przestać formować nowe jednostki. To będzie ostatnia seria, jaką sformujemy. No i jak już będzie naprawdę krucho, no to wtedy zmienię po prostu prawo poboru na obowiązkową służbę.
mam wrażenie, że za dużo jednostek się wysłało na wschód, zamiast na północ do Warszawy. Dlaczego Niemcy stoją w miejscu? Z ich wojskami to nie powinno być żadnego problemu, żeby się posunąć do przodu. A my tej Warszawy nie możemy zająć. Coś tu nie idzie. Japonia wypowiedziała wojnę Holandii. To teraz będą tutaj Malezję i tak dalej atakować. Czołgi by nam się przydały. Gdybyśmy mieli czołgi, jakieś 10 dywizji, to już tutaj nie byłoby żadnego problemu. No i działa przeciwpancerne, które mamy dosyć nowoczesne, ale niestety nie mamy wystarczających możliwości, że tak powiem, przemysłowych. Zmienię to wyposażenie piechoty na trochę bardziej nowoczesne. I teraz badania atomowe. Już mamy wolne fabryki, super. To teraz artyleria. No, dawajcie na tą Warszawę. Co tak długo? Tutaj co? Daleki Wschód raczej nie napawa nas nadzieją. Pójdziemy teraz w stronę programu jądrowego. Może akurat coś fajnego nam się zbada? Może spadochroniarzy? Nie, bo nie mamy nawet możliwości, żeby jakieś samoloty wyprodukować. Lepszy zwiad się przyda. Dywizje. Turcy nam przekazali. Kurczę, Ateny nam zajęli. Jak to się stało, że ja tego nie zauważyłem? No a tutaj niestety nie odeprzemy tych aliantów stąd. Nie będą tutaj siedzieć, ale no nic im nie zrobimy niestety. Musimy po prostu czekać. Kurde, najgorsze jest to, że oni atakują w tych bagnach. Ten ciekawy, czy dam radę swoją dywizją pokonać tą australijską dywizję. Spróbujmy. Raczej nie. Chociaż to jeszcze nie wykluczone. Niby sobie dajemy radę. Zmasowany atak, czyżby nam się to udało? Zmasowany ostrzał artylerii, atak. Zmasowany atak. K
Kurczę, chyba nam się uda, super. Pojawiły się nowe wojska, żeby pomóc. Australijczykom. Ale już raczej pozamiatane. Kurde, czy jednak nie? Dobra, szybko wsparcie wyślemy, jeszcze takie prowizoryczne. Jak tam północ? Już atakujemy Warszawę. Dobra, jest, zobaczcie, przyjęliśmy Ateny. Udało nam się. Okej. No to co? To teraz wyślemy jeszcze te wojska tutaj i spróbujemy zaatakować ten port. Jak zdobędziemy ten port, to już będziemy mieli luzik na południu. Zobaczcie, my już prawie atakujemy, czy no już w sumie atakujemy Warszawę, a Niemcy stoją w miejscu. Mają co prawda mało wojska, ale wystarczająco dużo, żeby sobie poradzić. Aha, dobra, nie mamy już żołnierzy. No to teraz... Wszyscy dorośli, nie. Obowiązkowa służba. I pełna mobilizacja. Nie pełna, miałem gospodarkę wziąć tą wojenną. Nie, to miałem wziąć pełną mobilizację, tak. Nie, no to dobrze. O, super. Jednak mamy ten milion żołnierzy. Dodatkowy. Brakuje nam wszystkiego. Stal, zapotrzebowanie aż 100. Od Francji Vichy możemy kupić trochę. Od Szwecji możemy trochę kupić. Już nadwyżka 85. Od Szwecji troszeczkę mniej sobie kupimy. Wolfram. Co tu się dzieje z tym? Co tu jest i tak? Nie ogarniam tego. Dobra, jest. Dobra, niby śmiga. Uzupełniliśmy to zapotrzebowanie. To teraz produkcja idzie pełną parą. Dobra, wystawimy te jednostki i lećcie na front. Atak na Warszawę, uwaga, Tuchaczewski broni. Nie padł ofiarą czystki jednak. Okej. I Warszawa już prawie nasza. Dobra, udało nam się przyjąć Warszawę. Włosi zrobili inwazję na Krym. Czyżby sytuacja na Kaukazie się troszeczkę poprawiła? A to wygląda. Mamy wolne fabryki wojskowe, to jeszcze więcej artylerii. Dobra, i lecimy z tą artylerią. I serio nam brakuje, kurde, aż 15 tysięcy sztuk wyposażenia piechoty nam brakuje. Świetnie. Dobra, mamy zajętą Warszawę, no to teraz lecimy na Gdańsk. Może w końcu Niemcy się ruszą. A wystarczy tylko uwierzyć w siebie. Nawet jeżeli byśmy teraz padli, a nic na to na razie nie wskazuje, to możemy być z siebie dumni, że po prostu udało nam się odeprzeć taką, mogłoby się wtedy wydawać, śmiertelną ofensywę Sowietów. Okej, program jądrowy zrealizowany. Hmm,
rozwój samolotów szturmowych, czy technologia rakietowa? Technologia rakietowa. USA spiskuje przeciwko nam. Żeby nam tylko desantu nie robili nigdzie. Dobra, tutaj nam właśnie ktoś robi desant. A miałem atakować tu. Dobra. Pelopones, kurde, nie da rady. Ale fajna muzyczka. Czyżbyśmy już byli o krok od zajęcia Gdańska i Królewca? Wygląda na to, że tak. Nie wiem w ogóle, jak nam się to wszystko udało. O, Niemcy gromadzą siły. Jakby, tak jakby. Coś tutaj się dzieje. Jakieś ruchy ciągle. Kurczę, no ale nie chcecie odzyskać Berlina, serio? A jak tam Daleki Wschód? No tutaj się praktycznie nic nie zmieniło. W ogóle, czy Japończycy mają wojnę z tymi? Mają wojnę. Z Sowietami, ale nic z tym nie robią. Tu kolejne inwazje aliantów. Co chwilę te inwazje są. Nic im nie dają, ale jednak. O kurde, a tutaj 10 dywizji alianckich nam się desantuje. ZSRR anektuje tu Wińską Republikę Ludową. Ale mam już sporo tu Rumunię. No zajęcie Gdańska i Królewca to już będzie taki pierwszy gwóźdź do trumny. Do takiej wielkiej czerwonej trumny. Mamy oczywiście bardzo wiele problemów na drodze. Co, no i teraz tylko czekać. Spróbujmy troszeczkę Turków posunąć do przodu. Myśliwiec 3. O, już mamy bardzo nowoczesne myśliwce. Fajnie. Inżynieria. Zaraz będziemy rakiety badać. Jeszcze technologia szyfrowania niech będzie. A może tak troszeczkę podpuszczę tych Sowietów i spróbuję ich okrążyć. Zobaczymy, co się stanie. Bylebyśmy tylko nie stracili Warszawy. Ale raczej nic na to nie wskazuje. Może tutaj zmienię troszeczkę linię frontu. W ten sposób może. Tak, żeby więcej wojsk skupić na ataku. A tutaj już Niemcy się powinni tym zająć. Udało się przesunąć troszeczkę, tak minimalnie do przodu tutaj, w tym Kaukazie.
co z tym Gdańskiem? Może jeszcze zmienię linię frontu. Już w ogóle teraz tak będzie hardkorowo. Kurde, ale to aż tak chcecie to robić? No nie, no tak nie może być. Nie będą na całej linii frontu atakować. Dobra, wiecie co? Po prostu skończymy to teraz. Ten odcinek. I dacie mi czas na zastanowienie się do następnego, po prostu co tu dalej robić. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia.